niedługo, bo 25 października odbędą się wybory parlamentarne 2015. Będziemy mogli wybrać swoich przedstawicieli do Sejmu i Senatu. Czego oczekują mieszkańcy Tomaszowa od swoich kandydatów? Co jest dla nich najważniejsze? Proszę mi powiedzieć, czy będzie pan na wyborach parlamentarnych za tydzień? Będę za tydzień na wyborach parlamentarnych. Czy wybiera się pani na wybory parlamentarne? Oczywiście. Czy wybiera się pani na najbliższe wybory parlamentarne? Wybieram się. Czy wybiera się pani na najbliższe wybory parlamentarne? Tak, tak, oczywiście, oczywiście. Wybiera pan się na najbliższe wybory parlamentarne? Oczywiście, że się wybiera. Czy wybiera się pan na wybory parlamentarne? Oczywiście. Jesteśmy ciekawi, czy wybiera się pan na najbliższe wybory parlamentarne? No nie wiem, zobaczę. Czy pani się wybiera na wybory? Oczywiście, że tak. Jesteśmy ciekawi, czy pójdzie pan na najbliższe wybory parlamentarne? Nie wiem. Dlaczego? Zastanawiałem się, chyba nie. Czy wybiera się pan na najbliższe wybory parlamentarne? Tak, wybieram. Jesteśmy ciekawi, czy zamierza pan pójść na najbliższe wybory parlamentarne? Nie. Dlaczego? Bo nie ma na kogo głosować. Nie chodzę na wybory. Dlaczego? Nie wiem. Rodzice chodzą. Uważa pan, że warto głosować? No, należy, obowiązkowo. Dlaczego? No, każdego Polaka powinno się obowiązywać chyba, nie? Nie? Czy uważa pani, że warto chodzić na wybory i jeśli tak, to dlaczego? No nie wiem, trzeba chodzić, no bo to kto będzie chodził, jak nie my? No, warto, bo potem nie mamy, druga strona nie ma argumentów, że nie chodzimy, więc mamy to, co, na co nie zasłużyliśmy, a nie mieliśmy na to wpływu. Więc uważam, że warto. No myślę, że to jest nasz obowiązek. No, no my wybieramy, tak, no w jakimś ogólnym rozrachunku to no wybieramy najwyższe władze, tak, i to no oni decydują o naszym losie, no i dlatego musimy iść chyba na te wybory. No warto, bo to jest, zależy wszystko od nas, nie pójdziemy na wybory, no to jak gdyby nie dbamy o siebie, prawda, no to jest... Ten głos, każdy głos się liczy, no takie jest moje zdanie, że warto chodzić, no i namawiałbym, żeby, no niech każdy głosuje według własnego sumienia, no jak mu sumienie dyktuje. Wchodzi 1/3 pewnie obywateli, tak, do wyborów, więc to i tak całe społeczeństwo nie decyduje, no ale to politycy sami na to pracują, żeby ludzie mieli takie podejście do demokracji, które jest jakby teoretycznie najważniejszą rzeczą. Czy ma pani już swojego faworyta na listach naszego okręgu? Szczerze mówiąc, nie mam jeszcze. Czy ma pan już swojego faworyta na listach naszego okręgu? No, można powiedzieć, że tak. Czy ma pan już swojego faworyta na listach naszego okręgu? Tak. Nie, jeszcze nie. Jeszcze nie, ale tylko z PiS-u będę wybierać. Dlaczego pan nie pójdzie prawdopodobnie? Bo w tygodniu jestem w pracy. Wybory są w niedzielę za tydzień. A w niedzielę z rodziną. A z rodziną nie można iść na wybory? Dziękujemy, o czym? O wyborach najbliższych. Jesteśmy ciekawi, czy państwo... Nie interesują nas w ogóle wybory. Nie pójdzie pan na wybory? Jeszcze nie wiem. Pójdzie, pójdzie, ale co będę robił, na kogo głosował, to nie wiem. A mnie nie interesuje, na kogo pan będzie głosował. Chciałabym zapytać, czego pan oczekuje od polityków, od swojego faworyta jakiegoś. Nic, oni i tak nic nie dają i nie dawali. Czy ma pani już swojego faworyta w naszym okręgu? I czego pani oczekuje od tego swojego faworyta i w ogóle od najbliższych wyborów? No, żeby było lepiej, no. Ta dotychczas jest kiepsko. Przede wszystkim dobrze prowadził to wszystko u nas, nie tak jak teraz. Że dużo jest takiego oszustwa, takiego nieprawdziwych takich rzeczy, no. Będę głosował na PiS, ponieważ PiS, Prawo i Sprawiedliwość i musi być w Polsce Prawo i Sprawiedliwość. Czego pani oczekuje od osoby, na którą będzie pani głosować i w ogóle od najbliższych wyborów? No na pewno, że coś się zmieni na lepsze, jeśli chodzi o pracę dla młodych ludzi. Bo ludzie młodzi w tej chwili po studiach nie mają w ogóle pracy. Pracują za najniższą krajową. Czego pan oczekuje od człowieka, na którego będzie pan głosował? Oczekuję od niego, że będę miał pracę, nie będę musiał w niedzielę pracować, bo muszę pracować w niedzielę. Dlaczego? Dlatego, że nie stać... Żeby wychować dzieci, trzeba mieć pieniądze, a żeby mieć pieniądze, trzeba mieć pracę, a tej pracy na razie nie ma. Jest bardzo ciężko z pracą u nas, tak jak tutaj w Tomaszowie, jest bardzo ciężko z pracą. A czego pani oczekuje od człowieka, na którego by pani zagłosowała? Poprawy sytuacji materialnej, to znaczy poprawy tych najbiedniejszych, tak, po zwiększenia tej minimalnej płacy. Żeby było lepiej, no wiadomo, że... A co to znaczy, żeby było lepiej? No ja jeszcze pracuję.
chciałbym, żeby w pracy, wiadomo, dla mnie, dla kolegów, jakaś ta sytuacja się poprawiła. No oczywiście, jeżeli chodzi, nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze, no żeby, wiadomo, trochę więcej tych pieniędzy było, no. I czym ten faworyt pana przekonał? Czego pan od niego oczekuje? Nie zastanawiałem się nad tym. Musiałbym przemyśleć. Mogę odpowiedzieć, jak będę wracał z kościoła. Ponieważ lewica nie będzie mogła rządzić z nami, bo nie będziemy mieli pracy, nie będziemy mieli nic. Co jest dla pana najważniejszą kwestią na ten moment? No, dla mnie najważniejsze to zdrowie, żeby było. I co, czego pani oczekiwałaby od takiego kandydata? Co jest najważniejsze dla pani na ten moment? No co, no żeby był dobry, no. Żeby dobrze rządził, żeby dobre ustawy były uchwalane. Są biedne dzieci, które naprawdę potrzebują pomocy, ale nikt im tym dzieciom nie może pomóc. Czego pan oczekuje od swojego kandydata? Proszę panią, jestem przedsiębiorcą, więc ułatwienia dla przedsiębiorców, no ale to nie na poziomie lokalnym raczej. Zresztą ja nie jestem mieszkańcem samego Tomaszowa, jestem spoza, ale jestem z okolic. No, przez ostatnie lata nie odczułem jakiejś poprawy w tym temacie. A czego by pan oczekiwał od kandydata, żeby faktycznie zachęcił pana do pójścia na wybory? Lepszej organizacji w mieście, porządku, remontów domów, no bo to zaniedbany Tomaszów jest strasznie. Poprawy sytuacji w służbie zdrowia. No poprawa ogólnie tych ludzi najbiedniejszych jednak. Czy wybierasz się na najbliższe wybory parlamentarne? Mam nadzieję, że tak. A dlaczego tylko masz nadzieję? Ponieważ z powodu natłoku pracy nie mogę wrócić jutro, znaczy za tydzień do Tomaszowa, więc musiałabym zgłosić w urzędzie dzielnicy, że chciałabym głosować w Warszawie. Tylko że urzędy są otwarte do 17, a ja mam zajęcia do 18.15 od 8 rano, więc nie wiem, czy po prostu wyrobię się, bo trzeba by to zrobić chyba do wtorku. A jeżeli już pójdziesz na wybory, to czy masz już swojego faworyta i swojego kandydata, na którego będziesz głosować? Nadal się nad tym zastanawiam. To znaczy jeszcze nie mam faworyta. A co ci pomoże w wyborze kandydata? Czego byś oczekiwała od takiego człowieka, na którego oddałabyś głos? Oczekiwałabym, że przestanie powtarzać frazesy, które powtarzają politycy wszyscy naokoło i faktycznie będzie chciał zrobić coś nowego. Czyli może po prostu zaproponuje mi coś nowego na tyle wiarygodnego, żebym w to uwierzyła albo przynajmniej miała ochotę uwierzyć. A co dla ciebie jest wiarygodne i można powiedzieć najważniejsze, najważniejszą kwestią do poruszenia w tych wyborach, no i w przyszłości naszego kraju? To jest dość trudne pytanie. Może powiem, czego bym chciała, co bym chciała, żeby się zmieniło. Bo jeżeli któraś z tych kwestii by się pojawiła w programie, to być może by mnie to przekonało. Chciałabym, żeby moi rodzice nie musieli pracować tak dużo i tak ciężko, żeby móc wyjechać sobie na 2 tygodnie w wakacje na wakacje. I chciałabym tego samego dla siebie w sumie. Więc no może kwestia młodych ludzi, którzy wyjeżdżają za granicę w poszukiwaniu lepszych zarobków, bo wiele moich znajomych planuje wyjechać albo już wyjeżdża. Czy według ciebie warto głosować? Czy jest to jakąś rzeczą ważną? Tak, myślę, że warto głosować. Ponieważ to jest tak naprawdę jedyny sposób na to, żebyśmy mieli wpływ na to, kto będzie zasiadał w Sejmie, w Senacie albo obsadzał jakieś najważniejsze stanowiska. To jest dla nas jedyna szansa, żeby mieć na to wpływ. Gdyby mógł pan sam, gdy miał pan taką władzę, że zmieniłby bądź poruszył pewną kwestię, to co by to było? Byłoby to, żeby było w Polsce jak najlepiej. No, ja chcę, jestem za tym, żeby było jak najlepiej. Żeby ludzie nie uciekali z Polski, bo uciekają za granicę. Po co za granicę? Tu jest, Polska jest dla Polaków. Gdyby pani sama miała taką władzę, że poruszyłaby pani pewną kwestię, zrobiła coś w jakimś kierunku, to jaka kwestia by to była? O, trudno mi w tej chwili powiedzieć. Wcześniej się nad tym nie zastanawiałam. No, przede wszystkim wcześniejszy wiek emerytalny. Dlaczego? No, bo to wydłużenie nie robi dobrze. No, młodych zatrudniać, a nie starsi, żeby pracowali, żeby w ogóle renty nie wzięli, czy emerytur. Gdyby mógł pan poruszyć jakąś kwestię na forum Sejmu bądź Senatu, to co by to było? Mniej uchodźców, tych ostatnich bynajmniej. No bo nasi ludzie nie mają gdzie mieszkać, a dla tamtych trzeba zapewnić mieszkanie, pracę, pieniądze, opiekę, wszystko. Zająć się naszymi ludźmi biednymi.
W takim razie, czym politycy w najbliższym czasie powinni zająć się najpierw? Jakąś taką polityką socjalną bardziej dla młodych ludzi. Tak mi się wydaje. Powinni się bardziej skupić na zdobywaniu nowych miejsc pracy. No, żeby sytuacja się polepszyła, no i dotrzymywać przede wszystkim swojego słowa, żeby, co obiecywanie dużo nie daje, tylko żeby po prostu się spełniali w tym. No a jak pani sądzi, co jest jakby najważniejsze na ten moment, żeby się ta sytuacja poprawiła? No, praca najważniejsza. Która z tych kwestii jest według pani najpilniejsza? Którą politycy powinni zająć się najpierw? Zwiększenie płacy minimalnej, to chyba mnie się wydaje, że to, i oczywiście bezrobocie, to najważniejsze, tak? Zmniejszenie bezrobocia. A gdyby pani miała taką możliwość, że poruszy jedną kwestię, to co by to było? Bezrobocie i ta płaca minimalna. No jeżeli chodzi o lokalnych tutaj polityków, to wiadomo, chodzi o nasze miasto, o społeczeństwo tutaj lokalne, no w Polsce. No wiadomo, zadbać o tych przedemerytalnych. Może ja ciągle mówię o sobie, bo już niedługo do emerytury zostało, także myślę, żeby przyspieszyć ten bieg emerytalny. Bo ja sobie nie wyobrażam, żebym ja pracował jako ratownik medyczny do 67 roku czy 65 roku życia, prawda? Także. A gdyby pani mogła poruszyć jakąś z kwestii takich najpilniejszych na forum, na przykład na forum Sejmu, to co by to było? Co by pani wybrała? No, wie pani co, ja to bym chciała, żeby troszeczkę były tańsze te leki, bo jestem emerytką i potrzebuję naprawdę dużo leków do wykupienia. Ponad 300 zł to się wydaje co miesiąc, a od tej emerytury odjąć to jest bardzo dużo. No i właśnie PiS obiecał to, że pieniądze są, tylko trzeba nimi mądrze gospodarzyć. I jak dla mnie to by to było bardzo dobre. No i żeby ci młodzi nie wyjeżdżali tak za granicę. Chodzi też o młodych ludzi, prawda? O przyszłość młodych ludzi, bo to przede wszystkim zatrudnienie, żeby ten, była ta praca, prawda? Ludzie kończący studia i tak dalej, no nie mają tej pracy, wyjeżdżają za granicę, prawda? No i to by była kwestia taka głównie. Zadbać też o tych młodych ludzi. Ja mówię, dbam o siebie jako przedemerytalny ten i również o młodych ludzi, prawda? Żeby była ta praca, żeby ci nie uciekali, bo są naprawdę wartościowi ludzie. Tu jest dużo wartościowych ludzi, którzy uciekają. Jaka z kwestii wydaje się panu taka najpilniejsza? Taka, którą należałoby poruszyć najpierw wśród polityków Sejmu i Senatu? Wie pani co, ludzie muszą mieć lepszą pracę, czyli lepiej płatną. Jak jest więcej pieniędzy w obrocie, to i przedsiębiorcy to odczują, bo ludzie więcej wydają i to jest jakby prosta rzecz. Sytuacja materialna ludności, większe zarobki, bo za mało ludzie zarabiają u nas. Mówię o, z punktu przedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy, czyli obniżenie podatku, ale to jest już temat jakby wałkowany od wielu lat. Rozumiem, że potem, żeby rozdzielać budżetu, muszą być wpływy do budżetu, a głównie one są z podatków, nie? Ale w tym kierunku, no to trudno tak powiedzieć w jednym zdaniu, ale no, ułatwienia dla przedsiębiorców wydaje mi się są najważniejszą rzeczą, żebyśmy się mogli rozwijać po prostu. Z rozmów, które przeprowadziliśmy z mieszkańcami naszego miasta, wynika, że 25 października urny wyborcze będą pełne ich głosów. Ciekawi jesteśmy, czy w całej Polsce frekwencja, którą przewidujemy w Tomaszowie, będzie taka sama lub wyższa. Jedno jest pewne. Mieszkańcy Tomaszowa chcą, aby w Polsce zaszły zmiany i wybory traktują jako szansę, aby te zmiany wprowadzić.